Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w Kuchni Wiejskich Inspiracji. Jak jesteśmy w Kuchni Wiejskich Inspiracji, to oznacza, że będziemy sobie zagadką dzisiaj piścić. A co będziemy piścić? Co ty cały czas podżywasz? Co podżywasz? No i dobra rzeczy będziemy pieścić, a mianowicie zrobimy sobie domowy hummus i dodatkowo przepis na pastę tahini, która jest nieodłącznym oczywiście składnikiem dobrego domowego hummusu i nie tylko domowego, każdego hummusu. Także zacznijmy od tego, co mamy tutaj na blacie. Patrzymy sobie na nasz blat i oczywiście jest maszyneria do mielenia, czyli nasz blender Alfa, który będzie bardzo dzisiaj potrzebny i bardzo mocno wykorzystywany i ugotowana cieciorka, czyli ciecierzyca. Bardzo dobre warzywko strączkowe, które ma mnóstwo białka. Jest zdrowe, niesamowicie smakuje. Można podżerać jak chrupki, groszki, a na pewno będzie dużo zdrowsze. Do tego jest nam potrzebny sezam. Sezam biały tutaj mamy. Będzie też papryka, bo Agatka lubi humus paprykowy. Oliwa. Sok z cytryny. Proszę bardzo. I trochę czosnku. Te składniki będą nam dzisiaj nieodzowne do zrobienia dobrego domowego humusu. Co zrobimy z sezamem? Na początku trzeba go trochę podprażyć. Proszę bardzo, jest patelnia już rozgrzana. Proszę bardzo. I na tej patelni wsypujemy sezam. I delikatnie go podprażamy, żeby stał się taki... Podprażamy sezam, żeby stał się taki rumiany, ale nie można go przypalić, dlatego że wtedy będzie gorzki. Pasta tahini to jest pasta właśnie z prażonego sezamu i właściwie tylko z prażonego sezamu. To jest właściwie takie masło sezamowe. I to by wystarczyło, ale czasami niektórzy dodają różne składniki, między innymi właśnie dodają... Sok z cytryny, dodają z czosnek, dodają oliwę. Często jest oliwa właśnie po to, żeby łatwiej było wyrobić tą pastę tahini. Ale my spróbujemy dzisiaj zrobić na razie bez dodatków, a ewentualnie właśnie troszeczkę oliwy. Czyli pierwsze co to tylko ten sezam podprażamy na patelni. O, powolutku i nie przypala. No to kochani, bierzemy się za robienie pasty tahini. Wystarczy do blendera wsypać te nasze uprażone, proszę bardzo, nasionka sezamu. I te nasionka teraz będziemy blendować. Oczywiście na ściankach zawsze ten sezam pozostanie, ponieważ jest tłusty, więc ze ścianek trzeba go po prostu zebrać. Agatka, podasz mi łopatkę z tą specjalną. O, proszę bardzo, tak to wygląda na początku. Jest specjalna łopatka dołączona do kompletu, ale pachnie sezamem, tak sezamkowo. Proszę bardzo, o, idealnie po ściankach i teraz... Jeszcze ze 2-3 razy trzeba będzie tak przemielić, zdejmując cały czas ten sezam. Jak już będzie to zmielone, to pokażę Wam efekt końcowy. Zakrywam. I z powrotem. Po zmieleniu powstaje taka jednolita masa. Można by jeszcze dłużej mielić, jeszcze będzie bardziej jednolita, ale to... Nie ma sensu, bo i tak cały humus będzie mielony jeszcze. A ta pasta razem z nim. Natomiast ja dodałem tu jeszcze 2 łyżki oliwy, więc
Tak to wygląda po zrobieniu. I teraz część z tego wyjmę, ponieważ my robimy zawsze hummus w dwóch, trzech smakach, więc ta pasta nie będzie na całość hummusu, tylko na jego część. Więc najpierw będzie hummus naturalny, ale część tej pasty wyjmę, żeby później wykorzystać do następnych smaków hummusu. Proszę bardzo, część pasty wyjęte. To takie, no i właściwie zobaczcie, jak prosto się robi pastę. Wystarczy odrobinę oliwy, wystarczy zmielić podprażony sezam i mamy pastę tahini. To jest takie dobre dwie łychy, duże. No i jakaś trzecia łycha nam gdzieś tam została w środku. Nie będę już tego wydłubywał, bo oczywiście nie o to chodzi. I teraz będziemy dodawać składniki. Pierwszy idzie naturalny. Co do naturalnego, proszę Państwa. Oliwa oczywiście. Oliwa. To raz. Sok z cytryny. To oczywiście dwa. Dobra. Część zostaje, bo do następnej porcji. Pastę tahini już mamy. Agatka życzy sobie czosnek do naturalnej wersji? No tak, nie wiem. Oczywiście, że tak. Dlatego jeden ząbek czosnku leci do środka. I teraz oczywiście kolejna rzecz to nasz hummus. No i teraz takiego hummusu, takie powiedzmy dwie łychy, lądują sobie o, w blenderze. O. Dobra. Nawet można jeszcze jedną, bo blender sobie spokojnie z tym poradzi. Natomiast jeżeli będzie za sucho, to po prostu dosypujemy cały czas do blendera. Natomiast zasada jest oczywiście taka sama jak przy paście tahini, czyli trochę blendujemy, ponieważ to jest większość sucha masa. To będzie oczywiście tu na ściankach blendera się osadzał, więc zatrzymujemy, zgarniamy to do środka i jeszcze raz damy mu się przemiksować. Teraz pokażę Wam, jak to się robi. Proszę bardzo. Włączamy blender. Tu nie będę używał gotowego programu, bo takowego tutaj pod hummus nie ma. Za to mamy programy pod szejki, pod lody, pod kruszenie właśnie lodu jako takiego, pod mielenie ziarna na mąkę, pod mielenie warzyw, pulsacyjne i tak dalej, i tak dalej. O, możemy sobie pulsacyjne w sumie możemy wykorzystać. A pulsacyjny jest na maksa zawsze. Ja wolę ten delikatny. Zaczął tańczyć po całym stole. Tak jak mówiłem, masa jest sucha, więc zostaje na ściankach i nóż wtedy nie dociera do niej. Więc co robimy? Zgarniamy oczywiście ze ścianek. O, proszę bardzo, przepraszam, że tak wszystko z ręki dzisiaj filmuję, ale to na szybko był pomysł do zrobienia. Mam nadzieję, że nie będziecie się za to gniewać. Proszę bardzo, już nie będę. Następnym razem zrobię ze statywu, proszę pięknie, a na razie na szybko. Jak jest zasucha masa i cały czas nam tam na ściankach zalega, oczywiście dolewa się oliwy. Oliwy to można bardzo dużo tu dodać. Oczywiście można soku z cytryny również. Kwestia, że ktoś lubi bardziej kwaśne, czy nie. Zgarnia się oczywiście ze ścianek. Jak już jest całkiem sporo oliwy. Natomiast można oczywiście, jeżeli jest strasznie sucha masa, u nas cieciorka jest wyjątkowo sucha, tutaj została odlana woda chyba wczoraj nawet, także zdążyła tu dobrze przesnąć, to dolewa się jeszcze wody. Także jak najbardziej przygotowanej wody albo jakiejś mineralnej można sobie również dolać. No i spróbujemy to zblendować. Jednak dodam wody. Idzie woda. Teraz nam się ta masa zrobi troszeczkę bardziej płynna. Humus powinien być to jednak taki, taki gęsty budyń, ale jednak to jest taki cieczowa, gęsta ciecz, tak? A nie ciało stałe, więc to tym bardziej trzeba. Dobra, zupełnie inaczej teraz pracuje. O! Zaczyna to przypominać hummus. Trzeba poruszyć i dać mu się dobrze teraz zblendować.
warto również dodać odrobinkę soli. Chyba, że ktoś bardzo nie lubi, no to nie, ale odrobinka takiej jakiejś dobrej kłodawskiej albo himalajskiej jak najbardziej. I ewentualnie trochę czosnku granulowanego również, ponieważ czosnek naturalny i czosnek granulowany mają trochę inne smaki, więc warto, żeby się przegryzło z oboma. Dobra. No i teraz tak, co robimy dalej? Dosypujemy cały czas ciecierzycy i trochę oliwy, trochę wody i cały czas to miksujemy. Proszę bardzo, masa zmielona, jednolita w miarę. Tak to ma mniej więcej wyglądać. Zaraz winiemy i weźmiemy się za robienie kolejnego humusu smakowego. Zmieniłem koncepcję. Najpierw zrobimy humus naturalny ze wszystkiego, co tu tutaj mamy, a dopiero będziemy dodawać do niego później składników i zrobimy humusy smakowe. No bo w sumie podstawa jest ta sama, więc nie będę trzy razy tego samego robił, zwłaszcza, że tam trzeba co chwila otworzyć, trochę zgarnąć i tak dalej, więc zrobimy teraz humus naturalny ze wszystkich składników. Proszę bardzo, prawie cały dzban, a to jest ponad 2 litry, więc to jest trochę tego humusu z całej ciecierki zrobiliśmy, jednolity, bardzo fajny. Teraz wyjmę większość z niego i część zostanie naturalnego, a reszta, proszę bardzo, czosnek, bo ja lubię czosnkowy, więc 2 ząbki czosnku jeszcze dodatkowo i tylko z tym wymieszam, plus ja sobie jeszcze ostrą papryczkę dodam. Agata lubi paprykowe, ale ze słodką papryką, więc takie będą 3 rodzaje. Czyli naturalny, czosnkowo ostry, paprykowy i paprykowy czysty, taki słodki. Proszę bardzo, to jest ta wersja neutralna, bez niczego. Tutaj już mam przygotowaną wersję pod ostry, a część została oczywiście w środku, gdzie za chwilę dołożę przygotowaną przez Agatkę paprykę. I to wszystko razem z tą papryką zostanie zmiksowane, będzie taki paprykowy humus. Humus paprykowy Agatki gotowy. Za chwilę tą część naturalnego przeniosę z powrotem tutaj już pusto, znaczy pusto, resztki oczywiście jakieś. I będziemy teraz tak. Ostra papryczka. 2 ząbki czosnku. To najpierw zmielę, później dodam humus. Wymiesza się to wszystko razem i będzie humus na ostro. Do tych 3 smaków. Proszę bardzo, 3 humusy są gotowe. Humus paprykowy Agatki, humus naturalny i humus taki ostrzejszy. Ja jeszcze dodatkowo dołożyłem troszeczkę pieprzu cytrynowego i jeszcze więcej czosnku w proszku. I mamy takie 3 smaki, więc teraz czy do obiadku, czy jako danie pojedyncze, czy na liść sałaty, na przykład na liść cykorii można, czy na przykład na chlebek ktoś chce posmarować, jeżeli ktoś je, proszę bardzo, takie humusy idealne, zdrowe, z oliwą, także tym bardziej tłuściutkie i obfitujące w białko. Krótko mówiąc, takie właśnie dobre potrawy warto konsumować. Dla smaku i dla zdrowia. Pozdrawiamy Was serdecznie, czekamy na komentarze
napiszcie, czy chcecie kolejne przepisy.